Cześć, z tej strony Grzegorz i to jest krótki filmik na temat pluginu Pain Items for Guild. Widziałem, że niektórzy ludzie piszą, że plugin nie działa do faction z najnowszego, a powinien działać i mi działa. Czyli pobieram wersję tą 6.8.x for 1.6.4. Wersja Factions 2.2.1, no oczywiście, MC Core 6.8.1 oczywiście, tutaj, bo jak wiadomo, Factions jest na MC Core, no i Factions musi być, tak? Czyli dwa pluginy są od Factions, potrzebne razem. No, i co dalej? No i żeby pobrać Pain Items for Guild, no to żeby się płaciło za gildię itemkami, tak? No to wiadomo, że to jest ta strona z pluginami, pliki.craftchest.pl, tak. No i tu Pain Items for Guild się klika i tam później filming jest i tam się pobiera. No i jak tam się pobierze, to później wrzucasz to na serwer. Ja to wrzucę sobie na ten 172 akurat. Działa oczywiście, Pain Items for Guild, Factions i MC Core jest wszystko ładnie. Tu już zrobiłem test. No i co? Zrobię tak. F-Leaf. Muszę wyjść z mojej gildii, bo przed chwilą stworzyłem ją. Muszę tutaj sobie stworzyć. Muszę wziąć więcej bloków, bo są wymagane. Podałem bloki ID 1, 2, 3 i 4 i 89. No i trochę tam jakieś ilości ich dałem, nie? I ok. Czyli jeżeli. Jeżeli nie będę miał bloków glowstone'a, które są wymagane na przykład, i wpiszę fcreateTest, napisane jest, posiadasz niewystarczającą liczbę bloków. A jak teraz wezmę je i wpiszę to samo, gildia została stworzona, jest to factions i wszystko działa. A to, że tutaj jest do góry nie znaleziono Simple Clowns, to jest tylko informacja dla was, dla osób, które korzystają z Simple Clowns, że na przykład nie podpięli bazy danych do Simple Clowns. I to nie jest, to nic nie znaczy po prostu dla osób, które mają Factions. Jeżeli nie będą osoby miały Factions ani MC Core, to wtedy wyświetli się taki dziwny błąd i napisane, czy jest updated ten pay in items for guild. Także wszystko działa normalnie i mogę teraz potwierdzić, że jest pod 1.7.2 na razie, nie? W tej wczesnej wersji, nie? A czy będzie później cały czas kompatybilne, to nie wiem, ale myślę, że już będzie przez cały czas kompatybilne z Factions, więc to tyle. I myślę, że ludzie tutaj, którzy piszą na przykład Pain Items, z tego wiem, nie działa na najnowszej wersji, musiałbyś go sobie przepisać, ale przecież to napisane kiedy? Dziś, a dzisiaj jest 27 października, a jak widzicie, on działa na najnowszej wersji, nawet 1.7.2. Także dzięki za uwagę i cześć!